pokój numer 303, dział sprzedaży. Pomieszczenie ma powierzchnię 60 metrów kwadratowych. Ściana na wprost wejścia, długa na 11,5 metra, ma skosy. Z prawej i lewej strony w skosach znajdują się ściany dwóch mansard. Mansarda to pomieszczenie ulokowane w przestrzeni strychu. Wyrasta ono ponad linię dachu. Od frontu kończy się ścianą szczytową zawierającą okna. Tutaj jest 5 półokrągło zakończonych okien. 3 w mansardzie po lewej i 2 w mansardzie po prawej. 6 prostokątne okno ulokowane jest w ścianie na lewo od wejścia. W ścianie na prawo znajdują się szklane, dwukwaterowe drzwi prowadzące do pokoju numer 304. Do ściany z drzwiami, na lewo od nich, przymocowane są podwieszane schody prowadzące na antresole. Jest to 14 stopni w formie grubych desek. Przestrzeń pomiędzy nimi jest pusta. Z boku zabezpieczają je proste, metalowe pręty biegnące do samej góry, do drewnianego stropu. Ściana wzdłuż schodów obłożona jest drewnianymi płytkami o pomarańczowo-brązowym odcieniu. Pod schodami zgromadzono krzesła z fioletowym obiciem. Ustawiono je jedno na drugim w 3 stosach. Wzdłuż ściany ze skosami stoi 5 stosów. Biurowe krzesła są ustawione bokiem do wejścia. Między biurkami pną się 2 drewniane belki podtrzymujące strop. W 2 rogach pokoju wiszą 2 obrazy olejne z widokami Opola.